Szymon Dusza po Galifen 21, trochę rozcięty i no niestety walka przegrana. No to na początek pytanie, co w tej walce nie poszło? Cześć, witam serdecznie. Kurczę, nie mogłem znaleźć dystansu. Nie wiem dlaczego, mam dłuższy zasięg ramion. Oskar też przyjął taką dziwną taktykę, ale skutecznym jak widać unikał bardzo walki i tak uciekał coraz do lewej strony. Nie sparowałem, nie walczyłem z nigdy z takim przeciwnikiem, który aż tak po prostu uciekał i trochę tej walki unikał. I mówię, no nie mogłem po prostu trafić, nie mogłem dojść, za to on fajnie trafiał. No i stąd właśnie, nie wiem, taki problem po prostu wyniknął, nie miałem się odnaleźć. Parę razy mnie podłączył, wiem, że ja też go podłączyłem. I po prostu, nie wiem, tak wyszło. Cześć, hej. No właśnie, kilka razy widać było, że Oskar w tej walce pływał po twoich ciosach. Zabrakło wykończenia, czy po prostu tak się ustawił, że nie dało się tego wykończyć? Wiesz, no szczególnie w tej walce z Albertem było widać, że ma twardą głowę bardzo, że potrafi przez dwie rundy przyjmować ciosy z dosiadu, Albert go nie skończył, połamał sobie na nim rękę. Więc no widać, że potwierdziło się to, że ma kamienną głowę naprawdę i nie wiem, trafiłem go tam chyba w tej drugiej rundzie podłączyłem, później nie wiem, czy to było też w drugiej, czy w trzeciej, tam szły te kolana i w klinczu łokcie. Kurczę, no był na widelcu, a jednak się wywinął, więc no ciężko teraz tak na zimno powiedzieć, dlaczego go nie skończyłem. Kurczę, sorry, dlaczego go nie skończyłem. W tej drugiej rundzie, jak go podłączyłem pierwszy raz, już byłem pewny, że zada się wyłożyć na plecy, tylko jeszcze 2-3 ciosy i będzie koniec, a przetrwał skurczybyk, no i niestety, no, walczyliśmy dalej. Jakie teraz plany? Miałeś walki w dość krótkim okresie czasu, czy teraz planujesz odpocząć? Tak, na pewno odpocznę sobie z 2-3 tygodnie, tylko na spokojnie, bez takiego obżarstwa już. Walczyłem teraz po długiej przerwie, prawie 4-letniej, w ciągu niecałych 3 miesięcy, 2 razy z mocnymi rywalami, więc... Na pewno chwilę odpoczynku i coś bardziej pod koniec roku, nie wiem, czy październik, czy listopad, zobaczymy co organizacja będzie, jakie gale kiedy będzie robiła i po prostu wtedy spokojnie odpocznę, zrobię fajne obozy przygotowawcze, poprawię to co muszę, poprawię się, na pewno się jeszcze bardziej przyłożę, ponieważ bardzo chcę znowu po tej przerwie się pokazać z dobrej strony. Wiem, że przegrałem tą walkę, ale z tego co tutaj jest najbliżsi mówią, na pewno była to twarda, mocna walka, więc bardzo się cieszę, że ludzie będą o tym mówić i gdzieś tam moje nazwisko się będzie przewijało, więc to na tym też mi zależy. Wiadomo, nie zawsze się wygrywa, ale ważne, żeby ludzie pamiętali i mówili po prostu o takich walkach. Następna walka, rozumiem, również w Fenie, więc tam jest dużo zawodników w kategorii 77. Czy chciałbyś z kimś szczególnie zawalczyć? Nie mam żadnych upodobań, będę walczył z tym, z kim da mi organizacja. Jestem zawodnikiem, jestem wojownikiem, więc nie czas ani miejsce, żeby sobie wybierać rywali. Nie zarabiam 300 tysięcy za walkę, więc po prostu chcę się dobrze bawić, chcę trenować, dawać z siebie wszystko, ponieważ lubię te emocje, lubię ten stan, lubię trening, lubię tą taką rzeźnię na treningu, więc po prostu cieszę się tym, że trenuję i walczę i mówię, nie mam nikogo konkretnego na myśli, z kim będzie walka, będę podejmę rękawice. Na pewno walczyć lubisz, to na pewno nie lubisz dostawać. Z tego co widać, to właśnie mocno rozcięty nos, też trochę pod ustami, no ale też przede wszystkim rzuca się w oko, podbite oko. Na pewno jesteś już po spotkaniu z lekarzem, czy to jest coś poważnego? Nie, jeszcze nie widzimy żaden lekarz, byłem tylko w szatni, ale nie wydaje mi się. Wiadomo, no to jest część tego sportu, tak, no sport bardzo kontaktowy, fizyczny, uderzany przede wszystkim, więc to jest jakby część tego sportu. Myślę, że po części też każdy nas to lubi, tak, więc niejednokrotnie na pewno ktoś czy na treningu był, miał podbite oko, czy rozcięte, czy połamany palec, czy cokolwiek innego, więc dawno nie miałem nic rozciętego, więc pochodzę teraz chwilę sobie tydzień, dwa z takim okiem, z takim podrapanym nosem i na pewno nic się nie stanie, spokojnie. Dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.